poznajmy jedną z niewielu osób w Polsce, które z powodzeniem transmituje telewizję amatorską poprzez satelitę S-Hail 2. Informatyk, członek klubu łączności ratunkowej SP6 ZWR, amator, konstruktor i entuzjasta łączności cyfrowej. Stefan Kłebek 6, Kłebek Wiktor, tu Stefan Kłebek 6, Barbara, Olga Roman. Czy mnie słyszysz? Słyszę, słyszycie mnie również? Tak, również tutaj w studio we Wrocławiu, bardzo dobrze cię słychać. Tomku, bardzo prosimy, opowiedz nam o łącznościach poprzez satelity radioamatorskie. Cieszę się, że mogę wam opowiedzieć, że tak szerokie grono, tak szerokiemu gronu dzisiaj mogę opowiedzieć o tych łącznościach. No, w tle mam satelitę amatorskiego. Naprawdę? Uwierzycie mi, że to jest satelita amatorski? No, ale w tej chwili to już jest satelita amatorski. Od niedawna mamy takie możliwości. Chciałbym powiedzieć, jak to się stało w ogóle, bo no, powiedzenie o satelicie, skąd w ogóle amatorzy, satelity, to są dwa słowa, które powodują dysonans poznawczy, bo generalnie satelity są drogie, wystrzeliwanie ich jest piekielnie drogie, wszystko w tej zabawie jest drogie, jak my, jak ja, nie wydając praktycznie z złotówki za tego satelitę, mogę z niego korzystać. Jak to się stało? No więc historia amatorskich satelitów zaczyna się w szczytowym okresie zimnej wojny. I to bardzo ciekawie. Zaczyna się od pierwszego satelity, który nazwano Oskar 1. I to był malutki, jak widzicie, satelita, który nadawał na paśmie 2 metrów prosty komunikat kodem Morsa, hi. Dziś obchodzimy, jeśli obchodzimy 60-lecie lotu Gagarina, to obchodzimy także 60-lecie wystrzelenia pierwszego amatorskiego satelity, bowiem wystrzelono go dokładnie w tym samym roku, 12 grudnia, więc no, ta okazja jest fantastyczna, żeby o tym opowiedzieć. Za 10 dni obchodzimy Dzień Krótkofalowca, tak w ogóle. Dobrze. Jak to się stało, że ten satelita trafił na orbitę? To jest bardzo, bardzo ciekawa historia na pewno, tylko niekoniecznie ją poznamy. Zbudował go krótkofalowiec Lance Guinner w swoim garażu. Co jest niczym niezwykłym w przypadku satelitów amatorskich. I wystrzelono go jako dodatkowy ładunek wraz z satelitą szpiegowskim. W tamtych czasach, powiedzmy, ten satelita szpiegowski to nie była najnowsza technologia, to była raczkująca technologia. Amerykanom dopiero udało się opanować rakiety Atlas na tyle, że no, gdziekolwiek latały. W roku 60 wystrzelono ich chyba najwięcej, w 61 też na kilkanaście, ale no wiele zakończyło swój żywot przedwcześnie. W każdym razie ten satelita, on rozpoczął swoją drogę jako zastępca balastu. Bowiem tego satelity szpiegowskiego, który był na pewno drogim, skomplikowanym bardzo projektem, w części rakiety potrzebny był balast, on po prostu był zamontowany w tej rakiecie w ten sposób, że nie był w centrum masy i potrzeba było dosyć sporego balastu, żeby go zrównoważyć, więc zamiast tego balastu amatorzy wysłali swojego satelitę. I tak rozpoczyna się historia amatorskich satelitów i dalej AMSAT-u. AMSAT powstał parę lat później i jest to organizacja krótkofalarska amerykańska, jest też AMSAT-DL, AMSAT UK, odpowiedniki w innych krajach, w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. No i oni przez całe lata budowali satelity amatorskie i wystrzeliwali je, no, powiedzmy, w podobny sposób.
Żebyście zrozumieli, kolejne satelity były tylko większe. Więc powiedzmy, szczytowym osiągnięciem może ostatnich dekad to jest AMSAT Oskar 40. Wyobrażacie sobie, to jest satelita zbudowany z funduszy radioamatorów, wystrzelony przez radioamatorów. Zobaczcie, ile tam tego wszystkiego jest. No, niestety, akurat ten satelita miał stosunkowo pecha, bowiem budowa satelitów generalnie jest bardzo trudna. Po prostu. To nie jest tak, że się udaje zawsze, że to się da zrobić. Generalnie to są projekty, które trwają latami i bardzo trudno jest zbudować satelitę, który po prostu działa, funkcjonuje i wszystko jest z nim przez lata ok. Więc organizacja AMSAT, dlaczego to robi? Jak widzicie, uczyć następne pokolenia. Więc to jest AMSAT Oskar 85, pierwszy z serii satelitów FOX. I to są takie malutkie satelity, do których AMSAT opracował kompletną dokumentację. I teraz w projektach, gdzie my tutaj mamy tego satelitę, nie w tym AMSACie, w tym AMSACie. W projektach FOX Project, FOX Engineering Documentation. 800 stron dokumentacji tego satelity. Także kompletna dokumentacja tego satelity, tego pokazanego na tym obrazku, która pozwala go w zasadzie zbudować. Ten satelita umożliwia łączność w paśmie 2 m i 70 cm. Jednym się nadaje, drugim odbiera i umożliwia tego typu łączności, jak kolega SP1B tutaj przedstawia. Nie chcę włączyć dźwięku, oczywiście możecie sobie to w YouTube'a wpisać potem. Ja wszystkie te linki zresztą też udostępnię do tych filmów. Natomiast kolega prowadzi łączność przez właśnie tego satelita AMSAT Oskar 85. Żywot tych satelitów nie jest długi. One generalnie mają różne awarie. Natomiast ta dokumentacja i to, że są małe, pozwala AMSAT-owi wystrzeliwać kolejne i kolejne i kolejne. Ewentualnie, gdyby ten zawiódł, to on prawdopodobnie dosyć szybko się to uda zrobić. I tak można przeprowadzić łączność poprzez satelity serii FOX. Oczywiście są inne satelity amatorskie. I żeby wam pokazać jeszcze, jak jest ich dużo. Momencik, ja się tu mam problemy troszkę. O tak. Olbiert SQ3 SWF zbudował fantastyczną stronę, na której po wpisaniu swojego lokatora można są wyświetlane wszystkie potrzebne informacje do przeprowadzenia łączności. Także mając tak prosty sprzęt, jak tam radio właśnie, które nawet baofeng za 100 zł wystarczy do przeprowadzenia takiej łączności, można próbować z tymi satelitami, które są tu oznaczone jako FM, robić łączności. Najlepiej z tymi Foxami, bowiem te satelity też mają różne moce tych nadajników. Zazwyczaj są one małe. Także tak, to cały kod tego programu, który wyświetla, Olgier tu udostępnił, więc można z nim zrobić wszystko. Można sobie alarmować się o nadlatujących satelitach, można wiele zrobić, można liczyć efekt Dopplera, który występuje. Można, powiedzmy, zgłębić tą naukę, jak one latają. Wszystkie te satelity są praktycznie na orbicie Leo w tej chwili, czyli tej bliskiej Ziemi.
Ciekawostką jest, jakie są możliwości komercyjnych systemów. Bowiem, no, my mówimy o łączności amatorskiej, a jak wygląda łączność nieamatorska? Więc tego typu telefoniczna, to znaczy, że można porozmawiać z kimś po drugiej stronie. Więc tak naprawdę jest czterech dostawców takich usług dzisiaj. I jest to Global Star, który się wycofał już chyba z połączeń fonicznych, ale ma konstelację satelitów. Jest znany wszystkim Iridium, który ma piękną i dużą konstelację satelitów, natomiast jest to usługa, no, jedna z najstarszych. Ale jest to też jedyna usługa, która zapewnia łączność powyżej 82 stopnia szerokości geograficznej, czyli na biegunach tak naprawdę. Jest jeszcze Turaya na naszym obszarze na przykład działająca. I jest Inmarsat, który jest, powiedzmy, no, można powiedzieć, liderem na rynku, ponieważ oni obsługują na przykład łączność na statkach. Oni mają ogromną flotę satelitów i ciągle ją uzupełniają. Jest to chyba firma, która najwięcej w tym robi. Teraz powiedzmy sobie, jakie są możliwości tych satelitów. Wszystkie one zapewniają łączność, widzicie, Global Star. 9600 bitów na sekundę, 9,6 bitów. Żadnego internetu się tym dzisiejszego nie przeszedł. To można przesłać, no nie wiem, krótką wiadomość tekstową, telemetrię. Do tego też Global Star służy, na przykład te badania o wielorybów, jak się wynurzają, czy badania, taki projekt Argo, który prądy morskie bada, to właśnie ta konstelacja satelitów obsługuje. Czyli bardzo krótkie, bardzo wolna transmisja danych, natomiast globalna. Jest Iridium, które to Iridium używa, spróbuję wam znaleźć to, no nie znajdę. Iridium używa 4,8 kilobita do transmisji głosu. Także 4,8, pies mi się tu przeciąga, 4,8 kilobita do transmisji głosu to jest połowę tego, co w starym systemie GSM. Więc miałem akurat możliwość przetestowania takiego telefonu. Generalnie działa jak telefon GSM. Wyciąga się go, chwilę trwa zanim po włączeniu, jakąś minutę, dwie, zanim on do tego satelity, powiedzmy, się, powiedzmy, przyczepi. No i potem można rozmawiać. W rozmowie jakość głosu jest fatalna, opóźnienie jest makabryczne. Także my, krótkofalowcy, możemy sobie porozmawiać, natomiast, bo jesteśmy przyzwyczajeni do simplexu, czyli do łączności, ja mówię, czekasz. Natomiast do normalnych rozmów zupełnie się nie nadaje. Nowszą od tego jest Turaya, też ją miałem możliwość testować. I Turaya jest siecią, która jest siecią, jednym satelitą wypuszczonym przez Emiraty Arabskie, geostacjonarnym, który umożliwia przez takie terminale, które też oni produkują, łączność. Wygląda to identycznie jak stary telefon do GSM-u, jeden z tych pierwszych. I podobnie działa, z tym, że łączność cyfrowa danych jest szybsza. Ma 115 kilobitów możliwość transmisji, 160 gdzieś tak, wolno, ale to jest na zasadzie takiej, jak dzisiejsze telefony 2G mają Edge'a. Czyli jak ma łączyć się 2G z literką F w telefonie, to mniej więcej taka jest prędkość tej sieci i ona jest jedną z najnowocześniejszych, w tym, powiedzmy, taką, którą można telefon trzymać w ręce i on coś potrafi zrobić. No i są te telefony Inmarsat. I Inmarsat zwykle ma, terminal Inmarsat zwykle wygląda na przykład tak.
Jest to rozkładany moduł, rozkładana walizka z anteną, z słuchawką i można sobie z niej porozmawiać. Natomiast od niedawna oferują też telefony, które są powiedzmy ręczne i działają tak jak powiedzmy systemy Iridium czy Turai. Także no, wracając do tych naszych możliwości krótkofalarskich, które my mamy, że możemy sobie przez satelitę porozmawiać zasadniczo, no oczywiście trzeba poczekać, kiedy on leci, wiedzieć, kiedy on leci. No te możliwości są dosyć porównywalne, prawda? To oczywiście tu ma się wygodę i można wykręcić numer, natomiast to jest obarczone wysoką ceną, my to mamy za darmo. Tak to wygląda. Teraz chciałbym coś powiedzieć dalej o CubeSatach. Czym są CubeSaty? Mówiłem wcześniej, że Fox jest CubeSatem. Chciałbym powiedzieć, co to jest. CubeSat to jest satelita, myślę na to nanosatelita, to jest zdefiniowany standard po prostu konstrukcji zewnętrznej satelity, które umożliwia jej wypuszczanie seryjne z powiedzmy z górnego członu rakiety, jako ten secondary payload, czyli jako dodatkowy bagaż do głównego satelity. Leci duża rakieta z wielkim, potężnym satelitą i do niego dopychane są kolejne CubeSaty. I tych CubeSatów może być nawet 30-40 wystrzelone za jednym razem. Natomiast zazwyczaj jest to mniej. I Uniwersytet z Kalifornii, który nie pamiętam, natomiast sformalizował, jak ta zewnętrzna część ma wyglądać. I są bardzo luźne te ograniczenia. To znaczy jest to kostka 10x10x10 cm. I ta kostka musi być wyłączona w trakcie przechowywania i tego lotu. Natomiast ona jest po prostu mechanicznie wypchnięta z rakiety i dalej, powiedzmy, po tym wypchnięciu mechaniczny włącznik ją włącza. Także program jest na zasadzie, działa na zasadzie takiej, że wiele instytutów, wiele uniwersytetów, także amatorów może zbudować takiego CubeSata i wypuścić go w, powiedzmy, w względnie niskich kosztach. To znaczy, to są bardzo realne koszty. I teraz widzicie tutaj tych fachowców, którzy montują tego satelitę z uniwersytetu. I w filmie jest wprost powiedziane, że żaden z nich nie miał doświadczenia w budowie satelitów. Wprost. To są prawdziwi amatorzy, więc amatorzy, my radioamatorzy, to nie są amatorzy, to są różni ludzie związani z przemysłem kosmicznym od wielu, wielu lat, tylko posiadający radioamatorski znak, wspólną organizację, jaką jest AMSAT i nieprawdopodobne koneksje w wielu, wielu miejscach, żeby móc wypuścić satelity, które służą no, nam zabawie jako krótkofalowcom, ale szeroko pojętej edukacji, inspirowaniu młodych ludzi, daniu szansy powiedzmy młodszym na poznanie technologii. Teraz jak wygląda życie CubeSata? No więc to jest projekt OUFT1, akurat ten belgijskiego Uniwersytetu Liège. I zobaczcie, w 2007 roku projekt został wybrany przez ESA jako jeden z 9 CubeSatów, które zostaną wystrzelone za darmo, prawda? No nie udało mi się terminu dotrzymać, troszkę mi się opóźniło i już w 2016 roku go wystrzelili. Więc
Zauważcie, ten projekt trwał 10 lat. Studenci się uczyli, budując satelitę, niekoniecznie on miał działać. Ile projekt działał? Przepraszam, wystrzeli go później. Tamten to był pierwotny termin, 2 lata się spóźnili. Po 12 dniach od wypuszczenia przestał nadawać. Czy to jest zły wynik? Ciężko stwierdzić, bo zobaczcie, ile CubeSatów się wystrzeliwuje. Te, które są tutaj na tej liście, na żółto, to są jeszcze takie, co jakkolwiek żyją. Wszystkie one mają czas życia około roku, dwóch, góra, no bowiem deorbitują po prostu. One nie mają paliwa, z założenia nie mogą go mieć i one po prostu spadają na Ziemię. Także tak wygląda ta lista. Od Kraksata, czy Światowida Wrocławskiego, wystrzelono, zobaczcie ile. Jeszcze. Kolejne. I teraz jest pytanie takie, no dlaczego tak się dzieje? Cholernie trudno jest zbudować działającego satelitę. Zobaczmy następny projekt, Unitech One. I to jest japoński satelita. On nie jest z rozmiaru CubeSata. Japonia ma swoją własną agencję kosmiczną i wystrzeliwali innego dużego badawczego satelitę, no i pozwolili im wysłać 30 na 35 i 15 kilo. No, ogromny satelita. Tu mamy opis z Wikipedii tego satelity. I on miał być pierwszym satelitą, który opuści orbitę Ziemi i będzie transmitował w dół swój beacon tak naprawdę. Cały eksperyment miał polegać na tym, że on będzie go transmitował zasadniczo. Dużym wyzwaniem miał być odbiór sygnałów. Organizatorzy misji zwrócili się o pomoc w tym zadaniu do krótkofalowców. Więc krótkofalowiec zazwyczaj się kojarzy z kimś, kto rozciąga druty z drzewa do drzewa, łączy się na falach krótkich, używając prostego radia. Nie do końca tak jest. Krótkofalarski świat jest bardzo szeroki i pojemny. I mój syn jest krótkofalowcem, został w wieku 11 lat. Nie ma żadnych jeszcze wielkich dokonań. Ale są krótkofalowcy, którzy... mamy noblistów, krótkofalowców. Cała masa inżynierów, którzy pracowali w różnych programach kosmicznych, o których nie mogą nawet nic powiedzieć, szczerze mówiąc, zajmuje się krótkofalarstwem, no bo to jest też ich hobby, to jest ich pasja. To są ludzie, którzy całe swoje życie wiążą z transmisją radiową jakąś tam i zwyczajnie ich to też bawi do nadal, mimo wszystko poza pracą również. Częściowo są też inni. Ja na przykład nie mam nic wspólnego z mojej edukacji z transmisją radiową. Nie było. Natomiast no, w tej chwili mnie to bawi, pasjonuje i cieszy, że mogę tak. Ja jestem z zawodu programistą. Także ja się zajmowałem całą swoją pracę łączeniem systemów. I teraz tak, ten satelita, efekt współpracy 20 uniwersytetów japońskich, przestał nam wydawać po jej pierwszym dniu. Także tak to wygląda. To nie jest nic niezwykłego, to jest po prostu normalne. Mamy misję Kraksata polską. Analiza błędów misji Kraksat jest dostępna w internecie. Polecam przeczytać. I czy to jest jakiś ewenement, bo to było nawet na wykopie, że no jak oni to tak mogli... Nie jest niczym niezwykłym. Leciały CubeSaty, którym ktoś zapomniał wgrać firmware, przeróżne rzeczy. Ten wielki satelita AMSAT Oskar 40, który pokazywałem na początku, gdzie ileś osób uczestniczyło w jego budowie, miał mnóstwo eksperymentów na sobie, przeróżnych. On z powodu niedogadania się dwóch wykonawców silnika odrzutowego, który tam był, przy pierwszej próbie odpalenia generalnie wybuch zniszczył pół tego satelity. I powiedzmy, no, działał jako krótkofalarski satelita, przekazując, no, tylko w bardzo ograniczonym zakresie, w ogóle nie.
nie takim, jak miał. Więc przede wszystkim rynek kosmiczny jest trudny. Trudno jest zbudować satelitę. Wyjątkowo trudno. Wszystkim się wydaje, że to posklejać, co to jest, kostka nadaje, trudno. Natomiast taka historia z tym, o tych, którym się udało coś zrobić ciekawego. Teraz... O, problem. Tu jest prezentacja na TED firmy amerykańskiej, z takiego startupu amerykańskiego. On wcześniej pokazuje, że zbudowali satelity w garażu. I chyba jako pierwsi, no nie, amatorzy byli dużo wcześniej, budowali satelity w garażu. W każdym razie ten CubeSat ma, jest rozmiaru 3U, bo te CubeSaty mogą być też dłuższe i krótsze. I ma... I ten CubeSat jest stosunkowo no, fantastyczny pod względem swoich możliwości. On tu pokazuje tą firmę właśnie, jak się założyli taki startup. Zobaczcie, to jest rok 2014, kiedy oni to demonstrują i pokazują. Prawda? Ich satelita ma za zadanie stworzyć konstelację z innymi takimi i codziennie fotografować Ziemię zdjęciami. Może to nie będą zdjęcia idealnej jakości, nie będą jak jakości, powiedzmy, takie, jakie widzimy na Bing.com na przykład, czy jakieś idealne. Natomiast częstotliwość ich robienia pozwala je wykorzystywać w wielu różnych miejscach. Na nich będzie widać na przykład ruch pojazdów, konstrukcje, różne budowlane, wykonywane, drogi budowane. No, patrząc na... oni mówią o zastosowaniach cywilnych tego, do na przykład przewidywania zbiorów, zastosowań w rolnictwie. Jest ich zastosowań bardzo dużo różnych, możliwych. Natomiast no, patrząc... jakie były historyczne potrzeby, no to byłby to idealny satelita szpiegowski, prawda? No ale czym ten CubeSat się wyróżnia? To jest CubeSat, który ma jedno z najszybszych radii. Jeśli te nasze światobit miał 1 megabit na paśmie 2,4 GHz, tak ten, widzicie, nie myli się wam, 1,8 gigabita Downlink Radio. Czyli on te zdjęcia zrobione przez całego, całego, powiedzmy, obrotu, z całego dnia, potrafi zrzucić w czasie jednego przelotu nad stacją, nad pojedynczą stacją odbiorczą. I to jest niezwykłe w tym. Jak oni to osiągnęli, 1,8 gigabita, bo to się wydaje niewiarygodne. No, tu już jest to opisane. To są trzy nadajniki jednowatowe w paśmie 10 GHz, nadające sygnałem DVB-S, który jest no, dzisiejszym standardem. Po prostu trzy strumienie danych, bardzo szybkie. I o ile satelita nie jest jakiś, powiedzmy, no jest niezwykły, prawda, oczywiście, no stacja bazowa tu jest zdecydowanie kluczową sprawą. Także te małe mocne nadajniki trzeba umieć odebrać i to prawdopodobnie jest wielka antena, która potrafi się poruszać bardzo szybko za satelitą Leo. I tak to wygląda. Także możliwości CubeSatów nie są wcale takie ograniczone. Są dosyć duże na to, patrząc na co można wrzucić w tak małą puszkę i czego można dziś używać z tak małą mocą ogniw fotowoltaicznych, bo to są parametry ograniczające satelitę. Głównym parametrem, który ogranicza, jak działa satelita, jest jego zapotrzebowanie energetyczne, które wprost wiąże się z wielkością paneli fotowoltaicznych, a te panele wciąż wiążą się z mechaniką ich rozciągnięcia i to jest prawdziwa inżynieria, jak zrobić, żeby te panele się nie połamały, rozwinęły, żeby ten satelita działał. Tam tyle rzeczy może się popsuć po drodze, że
że no, jest to trudne. I teraz zadajmy sobie pytanie, po co my to wszystko robimy? Termin STEM, nauka, technologia, inżynieria, matematyka. To jest polityka edukacyjna. Zauważcie, strasznie trudno mieć ludzi kreatywnych i doświadczonych równocześnie. Ja mogę się nazwać jako 40-letni programista, że jestem doświadczonym. Natomiast czy ja dziś jeszcze jestem kreatywnym? No, może nie tak, jak byłem, miałem 25 lat. Nie sądzę, że w ten sposób rozwiązuję problemy, mając ze sobą cały swój bagaż doświadczeń. Ja wiem, co się nie uda, bo nie proponuję śmiałych rozwiązań. I z tego też powodu, no, w świecie, w którym technologia zmienia się tak szybko i możliwości techniczne się zmieniają, warto próbować. I fajnie byłoby mieć ludzi wykształconych z doświadczeniem z całej grupy wszystkich studentów, powiedzmy, czy kończących jakikolwiek etap edukacji, warto wyłuskać te jednostki, które są, powiedzmy, nie zepsuć ich w sensie ich kreatywności, pokazać im, inspirować ich do dalszych działań, dalszej pracy w tych trudnych generalnie zadaniach. Bo przypomnijcie sobie, pokazywałem ten projekt uniwersytecki. Oni 10 lat budowali tego malutkiego satelita. I to nie jest ewenement. To jest normalna rzecz. Może nie w świecie komercyjnym, ale w świecie takim naukowym. No, generalnie tak to schodzi. No, długo to trwa. Amatorzy na przykład mają projekt Ham TV, który został wysłany na stację kosmiczną. Ten projekt od momentu pomysłu do realizacji minęło 12 lat, zanim on się znalazł na stacji kosmicznej. Działał przez półtora roku, po czym ten nadajnik się zepsuł. Teraz on wrócił na Ziemię i od 2 lat próbujemy go naprawić i wysłać go z powrotem. I to jest 10-letni nadajnik, wysyłamy tak przestarzały sprzęt z powrotem na stację kosmiczną, tylko dlatego, że on przeszedł procedury certyfikacyjne, które akurat na stacji załogowej są absolutnie porąbane. Trudne po prostu jest to wszystko. Także może się wydawać, że my jako społeczeństwo wydajemy pieniądze na bzdury, że cała ta działalność agencji kosmicznych, która produkuje przestarzałe satelity względem komercyjnych zastosowań, która wypuszcza setki CubeSatów, finansując ich start, sponsoruje te wszystkie projekty, jak na przykład CanSat, czy że one są, że to jest niepotrzebne, że to nie wnosi żadnej wartości. No otóż wnosi. Wnosi to, że trzeba wychować przyszłe pokolenia. I to jest ta najważniejsza wartość tego wszystkiego. Projekt CanSat, zobaczcie, w Raciborzu zbudowali mikrosatelitę. Pomijam jak, kto, ileś osób było w to zaangażowanych. To nie jest ważne nawet, jak on działał. To nie jest ważne, jakie funkcje on realizował. Co jest w tym wszystkim nowatorskiego. Można powiedzieć, że dobrze, że cieszymy się z tego, że ci ludzie się dobrze bawili. No właśnie tak. Właśnie tak. Za parę lat może ci ludzie, któryś z nich będzie pracował gdzieś w przemyśle kosmicznym. Być może będzie robił satelity, powiedzmy, mniejsze, większe lub te, o których nic nie powinniśmy wiedzieć. Bo tak naprawdę też satelity szpiegowskie nadal latają, nadal istnieją i dalej są potrzebne. To się musi robić. Teraz tak. Przejdźmy do tego satelity, którego miałem na początku.
prezentacji, czyli do Eshale'a. Już go próbuję przed z powrotem. OK. Do tego właśnie. To jest najnowszy satelita radioamatorski, można tak powiedzieć. Projekt polegał na tym, że... Zaraz powiem. To jest prawdziwy satelita. Tak wyglądają prawdziwe satelity. I o ile CubeSaty są w tym świecie satelitarnym, powiedzmy, można je porównać ze względu na ich możliwości energetyczne głównie. Ja bym je porównał do takiego rowerka, na którym jedzie jeden człowiek z jakimś eksperymentem i ten człowiek jedzie połowę toru po równym, gładkim welodromie, a drugą połowę przez błoto. Bowiem przez pół dnia ten satelita jest zasłonięty. I teraz satelita geostacjonarny, bo o takim mówimy, one są głównym narzędziem telekomunikacji, jest zupełnie czymś innym. Satelita geostacjonarny, widzimy tutaj, ciekawostka, to jest prezentacja dotycząca ubezpieczania tych satelitów. I satelita geostacjonarny jest budowany troszkę inaczej niż badawcze. Badawcze są budowane zazwyczaj w dwóch sztukach i są unikalnymi konstrukcjami. Natomiast te satelity są telekomunikacyjne, są satelitami, które się buduje seryjnie. One są na tak zwanej satellite basie budowane, można powiedzieć taką platformą. Są i firma, która je produkuje, zapewnia w tej platformie, ma dokumentację, która pozwala produkować te satelity seryjnie i ta platforma jest bardzo dopracowanym mechanizmem, który zapewnia i systemy napędowe tego satelity, bowiem geostacjonarny satelita musi być cały czas popychany, co jakiś czas, żeby się utrzymywał na orbicie. I musi zapewniać systemy energetyczne, czyli on, widzicie, ma 100 V regulated bus, czyli ma 100-voltową magistralę, na której z tych paneli dostarczane jest 12 kW energii. Więc o ile te CubeSaty mają do 50 W energii podczas połowy przelotu, bo pamiętajmy, muszą mieć jeszcze prąd na ciemną stronę Ziemi, jak są w cieniu, o tyle te satelity mają potężną moc na sobie. 12 kW do wykorzystania na nadajniki. I teraz tam jest jeszcze cały układ, który wnętrze tego satelity utrzymuje w właściwej temperaturze. Oczywiście cały układ pozycjonowania tego satelity i jeszcze anteny jego na nim są kierunkowe. I jest parę firm tylko na świecie, które budują te satelity po prostu. I ta firma, akurat to jest Mitsubishi Electric, produkuje je i piszą, że od lat 70., że ta i konstrukcja jest z powodzeniem używana od lat 70. To jest nowa magistrala DS2000. I tak wygląda wnętrze tego satelity. No zobaczcie, to jest absolutnie ogromne. To jest jeden z moduł komunikacyjny. I w niego są powkładane, właściwie teraz zaczynamy rozumieć, co to jest magistrala. To są kolejne moduły powkładane w tą magistralę, w tą platformę tego satelity. I je można konfigurować. To znaczy, tam się konfiguruje częstotliwości, jakie one mają nadawać, odbierać. Oni potrafią zrobić satelitę na właściwie każde częstotliwości. Także do tego są anteny dorzucone, oczywiście. Te anteny też są olbrzymie, 2,2 metra. I tak wygląda transponder pojedynczy. I teraz chciałem powiedzieć o tym satelicie naszym nowym, amatorskim,
To jest satelita geostacjonarny i my na tym jako amatorzy mamy dwa takie moduły w środku. Czyli dwa tego typu wzmacniacze, moduły transpondera, odbiornik z nadajnikiem, który nie modyfikując sygnału, odbiera go na jednej częstotliwości, a wysyła na drugim. Tak działa ta technologia. I wszystkie satelity geostacjonarne, w większości są tak zbudowane telekomunikacyjne, że one nie ingerują w treść tego, co leci. Zasadniczo zauważcie, że nie ma podglądu żadnego komputera, nie mówi się, to jest zupełnie analogowe urządzenie. Także tak to wygląda. Tych transponderów w tym satelicie widzieliście dziesiątki i konkretnie jest ich dużo. Jest ich około 20 paru, z czego tylko część jest wykorzystywana do usług telewizyjnych, część jest wykorzystywana do usług transmisji danych, załóżmy dla wojska, a część jest dla normalnej telewizji. I nasz amatorski transponder, tu jest taki portal Linksat, na którym są po prostu opisane transpondery różnych satelitów geostacjonarnych, telewizyjnych, szczerze mówiąc, tylko i wyłącznie. I ten satelita, którego my dziś możemy użytkować, został wystrzelony przez rząd, przez firmę będącą firmą z Kataru. Więc, o, tu mam prezentację. Pierwszy Eshale 2, i to jest prezentacja AMSAT-u, pierwszy geostacjonarny satelita z Kataru. I zastanawiacie się, kolejny dysonans poznawczy. AMSAT, czyli krótkofalowcy zrzeszeni w stowarzyszenie, z Niemiec, katarski satelita, geostacjonarny, czyli ogromne pieniądze. Jak to się w ogóle stało, prawda? No więc może nie wiemy, jak to się dokładnie stało i niekoniecznie nas to interesuje. O, widzicie, jest napisane, że AMSAT spotyka QARS, czyli taki związek krótkofalowców katarski. Katar jest, to jest państwo, bo pewnie nie wiecie w ogóle, gdzie to jest. Ja się wcale nie dziwię, też nie wiedziałem. Wiedziałem, że Arab, na Półwyspie Arabskim, ale gdzie? No, to jest państwo w Zatoce Perskiej tak naprawdę na Półwyspie. Jest z wielkości, ludności ma tyle, co województwo dolnośląskie, a obszarem jest połowę mniejszy. Tylko że tak się dziwnie jakoś składa, że w dobrym miejscu na tym świecie jest to społeczeństwo szóste na świecie bezwzględnie pod względem PKB na mieszkańca, a pierwsze pod względem PKB na mieszkańca względem siły nabywczej. Generalnie jest to bogate społeczeństwo, wyjątkowo. I taki jest ich prezent i wkład w nasz radioamatorski świat, w świat kosmiczny, że wypuścili satelitę, który im służy do telewizji, a my z niego możemy korzystać. Ich satelita telewizję wysyła na tak zwany obszar MENA, powiększę, czyli w paśmie 10 GHz, bo tak normalna telewizja jest nadawana, MENA, czyli Middle East, North Africa. I tutaj widzicie, z anteny 60 można odbierać te ich transmisje. Natomiast nasz transponder na tym satelicie ma o wiele większy zasięg i obejmuje 1/3 globu. Mniej więcej każdy satelita geostacjonarny ze względu na swoje położenie obejmuje zasięgiem 1/3 globu. 1/3 globu stanowi ocean spokojny tak naprawdę, także tam tych wiele satelitów nie ma, ale generalnie jest to bardzo zatłoczona orbita. Ponad 200 satelitów chyba jest w tej chwili na niej i właściwie są jeden obok drugiego ułożone. I teraz widzicie położenie, gdzie jest Eshale 2. Wszędzie, z wszystkich krajów, które są w jego zasięgu, w zasadzie
można prostym sprzętem korzystać z tego satelity. No, krótkofalowcy w Stanach Zjednoczonych i w Japonii się strasznie denerwują. Także w Australii tam jest wielka, duża społeczność krótkofalarska, no bo nie mają takiej zabawki i nie ma nawet, powiedzmy, cienia szansy, że coś takiego się wydarzy. No to jest cud, powiem wprost. To, że Katarczycy nam go wystrzelili i pozwolili używać, jest czymś nieprawdopodobnym. Teraz przejdę do tego, jakie to ma możliwości. Więc nie chcę zbyt dużo mówić o możliwościach wąskopasmowych. Moment, postaram się powiększyć. O. I teraz w internecie mamy odbiornik SDR, który pozwala odbierać wszystkie transmisje wąskopasmowe, które są na tym satelicie prowadzone w tej chwili. Także gdybym miał nadajnik i w tej chwili nadawał, pojawiłby mi się tu jako jeden z tych szlaczków. Mogę na ten szlaczek sobie zoomować, załóżmy, i mogę go posłuchać. I to jest telegraficzny szlaczek. Ale tak jak zwykle. I czy wy to słyszycie? Generalnie jest to rozmowa dwóch krótkofalowców. Oni się nigdzie nie spieszą. Ich satelita nigdzie nie ucieka. Nie schowa się zaraz za horyzontem. On będzie tam wisiał. Mając antenę 60, można sobie na tym satelicie prowadzić łączność. Zupełnie normalnie. Z bardzo prostym nadajnikiem, mocy rzędu 2 W. Czyli stosunkowo z prostym sprzętem. I tak to wygląda w tej chwili. Natomiast to nie są możliwości takie do końca nowe, bo ten AMSAT Oscar 40, który był kiedyś, miał podobne możliwości. I no, powiedzmy, to nie jest taki game changer w naszym świecie amatorskim. W naszym świecie amatorskim tą rzeczą, która jest rewolucyjna, stało się to, że udostępnili nam transponder, który jest szerokopasmowy. I to jest widok na sygnały na transponderze szerokopasmowym. Jeśli tamten transmisja głosu zajmuje 2,5 kHz, tam przed chwilą widzieliśmy mniej więcej, i pozwala przesłać stosunkowo niewielką ilość danych. Tak samo jak w tych satelitach, które powiedzmy są Leo i nadawały się do głosu. No tak można sobie tam porozmawiać z trochę lepszą jakością, co prawda, niż przez telefon z Turaj czy Iridium, ale powiedzmy nie jest to nic przełomowego. Także to, co zyskaliśmy już, to jest możliwość, powiedzmy, no można powiedzieć globalnej, może nie do końca globalnej, bo zasięg tego satelity jest taki, możliwość komunikacji powiedzmy typu emergency, czyli typu klęsk żywiołowych. Obecnie 70 przynajmniej albo 80 krótkofalowców w Polsce ma zestawy, które mogą korzystać, mogą do tego satelity nadawać i mogą stworzyć natychmiast sieć łączności satelitarnej, która połączy cały kraj linkiem głosowym. Także nie mając kompletnie internetu, telefonów, niczego. Wiedząc, że ten satelita będzie u góry, tylko i wyłącznie. No jest to ciekawa rzecz, natomiast no, my w Europie nie mamy raczej takich problemów do tej pory, ani katastrof naturalnych, ani nic. Dlatego powiedzmy, te zastosowania ratunkowe nie są szczególnie u nas mocno eksponowane. Natomiast co jest
ciekawe, jest to pasmo, na którym w tej chwili prowadzone są non-stop rozmowy. Krótko, w falach krótkich jest takie pasmo 80 metrów i to, co się dzieje na tym wąskopasmowym transponderze tutaj, mniej więcej to przypomina, to są często półgodzinne rozmowy o życiu, jak się masz kolego, jak jest. Jest masę eksperymentów wąskopasmowych, bowiem tutaj naprawdę bardzo prostym sprzętem można korzystać. No, tutaj widzicie w tej chwili po lewej ktoś się bawi, nadaje jakiś szerszy sygnał, cyfrowy, prawdopodobnie cyfrowy głos, może FM. Jest to ciekawe, że to nie jest w żaden sposób nadzorowane. Tutaj jest tylko taki automat, który piszczy, jak się przesadza z mocą, natomiast to nie jest w żaden sposób nadzorowane i każdy może z tego korzystać. No także zabawka jest cudowna. Zabawka jest cudowna, bo bardzo prymitywnym sprzętem daje się to nadawać. Natomiast jest ten transponder szerokopasmowy i on ma zupełnie inne możliwości i tu niestety próg wejścia jest dosyć wysoko postawiony. Dlatego ja jestem jednym z dwóch Polaków, którzy tu w tej chwili nadają. Z tego powodu, że technicznie jest dosyć trudno. I to nie tylko budowa wzmacniacza, sprzętu, bo wbrew pozorom nie jest to aż tak trudne. Trudne jest, że czasami krótkofalowcy mają problemy lokalowe. Ja na przykład miałem bardzo duży problem ustawić antenę tutaj, na tego satelitę do łączności telewizyjnych, bo wymagana jest praktycznie niczym nie przesłonięta antena, a ja mam drzewa. Także tak to, taki tego typu problem miałem. Ale dobrze, pokażę wam o co w tym wszystkim chodzi. Bo to jest ciekawe. Co to są te słupki? Te słupki to są transmisje szerokopasmowe, które są tutaj 333 kilosample na sekundę. Czyli ta transmisja ma szerokość prawie 500 kHz, prawie pół megaherca pasma. Czyli jest to diametralnie szersza transmisja i w związku z tym wymaga większej mocy. I o ile tamten transponder cieszy i jego powszechność, łatwość użycia jest fantastyczna, to jest zabawką w stosunku do tego. Ten transponder ma 8 MHz szerokości pasma. To jest mniej więcej 1/4 tego, co mają komercyjne transpondery telewizyjne. To nie jest taki sam transponder, jak powiedzmy telewizja nadaje. On jest podobny, natomiast nie jest, jego możliwości są inne ze względu na to, że nadaje na cały glob tak naprawdę i odbiera z całego globu. Także jego anteny nie są specjalnie kierunkowe na satelicie. Natomiast on umożliwia nam pracę szerokopasmowymi emisjami. Jak to wygląda? No do tej pory telewizje, bo o telewizji mówimy, krótkofalowcy uprawiali naziemną. I ta naziemna telewizja w wersji krótkofalarskiej, to jest troszkę taka, niczym nie przypomina tej normalnej telewizji, jaką wymyślicie naziemną, bo nie mamy możliwości stosowania takich mocy, nie mamy takich anten, nie są tak wysoko, więc jej zasięg był na rzędu 50 km, 60. Urządzenia były drogie, kłopotliwe, także w bardzo niewielu krajach się rozwinęła w ogóle łączność amatorska telewizyjna. W Wielkiej Brytanii, Francji, w Niemczech, Belgii, Holandii, w kilku zamożnych, gdzie krótkofalowcy są zamożni po prostu i mogli sobie pozwolić na drogie zabawki. Natomiast wystrzelenie tego transpondera wszystko zmieniło, ponieważ udało nam się przystosować całą masę urządzeń, powiedzmy, niekoniecznie do telewizji. My potrafimy dziś wysyłać telewizję urządzeniami, które kosztują 1000 razy mniej niż normalne telewizyjne urządzenia. No nie bujam, to jest taka różnica. Mój cały sprzęt, który służy do tego, wydałem na to troszkę,
kosztuje mniej niż profesjonalny kabel do kamery między wozem transmisyjnym a kamerą. Taki jest stosunek cen w normalnej telewizji dzisiejszej, a naszej. Przy czym nasza transmisja nie odbiega jakością aż tak dramatycznie. To jest ta transmisja, którą widzicie teraz, to jest beacon, czyli transmisja, która tam jest non-stop przekazywana. I ona służy ustawieniu anteny, ustawieniu nadajnika, no, pierwszemu kontaktowi z tym satelitą. I prezentuje moment wystrzelenia tego satelity. Jest to taka laurka dla katarskich krótkofalowców. Natomiast jakie łączności są tam normalnie prowadzone? Widzicie, to są sygnały. No, technologia się do przodu posunęła, że ja sobie ten sygnał klikam, a tam mi się zaraz odbiornik przestawi na niego. Trochę to trwa. Nie wiem, co to jest za sygnał, dopóki go nie odbiorę. Nie wiem, kto tam w tej chwili nadaje zupełnie. DG0 IVO. I to jest... No, pierwszy raz widzę ten znak, nowy kolega na tym transponderze. I zapewne jego pierwsze dni transmisji. Widzicie, nadaje telewizję. No, jakość jest lepsza niż ta jakość w transmisjach, powiedzmy, internetowych. W tych wszystkich Zoomach czy innych generalnie mamy lepszą jakość. On w tej chwili nadaje strumień danych, który ma 320 kilobitów na sekundę i nadaje go, zaraz wam powiem, czy w H265, czy w H264, bo tego nie widzę w tej chwili w tym nowym programie. No, w każdym razie my nadajemy już w tej chwili w większości H265. Także nowszy kodek wideo. Nie włączyłem. Co dalej? Przez cały rok się bawiłem transmisją szerokopasmową, wysyłając swój sygnał telewizyjny na tego satelitę. Te możliwości mamy tak naprawdę od 2 lat, wyobraźcie sobie, dalej od 2 lat jest 2 krótkofalowców, którzy to używają. I typowo używam transmisji, która daje 1-2 megabita bitrate, czyli potrafię wysłać na tego satelitę 1-2 megabita, tak powiedzmy, to jest taka normalna wielkość. No potem muszę używać szerszego pasma, którego no, nie zawsze chcę używać, bo innym kolegom zabieram pasmo. Po prostu jak puszczę tutaj szerszy sygnał, no to innym zabiorę możliwość komunikacji, więc niekoniecznie chcę. Natomiast no, nieskromnie jestem jednym z rekordzistów. Mój najszerszy sygnał miał 6 MHz i przesłał 7,2 megabita na sekundę. Także to jest względnie dużo. To jest więcej niż mam, powiedzmy, normalny program telewizyjny w telewizji, nie sportowy, tylko taki, powiedzmy, z wiadomościami. One są przesyłane zazwyczaj około 3-4 megabitów. No, tak to wygląda. Więc no, dzisiaj akurat świetny moment. Możecie zobaczyć, co się dzieje na tym satelicie. No jest to czat, po prostu. Jest to miejsce, dosyć elitarne miejsce spotkań, można sobie porozmawiać, można nie tylko wymienić raport, jak cię słychać, tylko można pokazać dom, rodzinę, że tak powiem, obejście. U kolegów z Irlandii króliki obejrzałem, jakie mieli. No, wiele ciekawych łączności, a przede wszystkim ludzie po drugiej stronie są bardzo ciekawi. No, jak się domyślacie, to są krótkofalowcy, ale też niekoniecznie zwyczajni. Także tak to wygląda. Czy to jest potrzebne nam do czegoś, że możemy sobie pogadać przez tego satelitę? No, w gruncie rzeczy potrzebne, bo widzicie, wiedza współczesna o satelitach, o ich możliwościach, która jest, powiedzmy, w obiegu publicznym, jest niewielka. Na przykład mamy artykuł Wojsko kupił usługi łączności satelitarnej i mamy
żerosortowe centrum zarządzania sieciami, kupi na rok usługę łączności. Szacowany budżet to 2,34 miliona złotych na rok i dwa pasma częstotliwościowe, czyli dwa transpondery o 5-10 MHz. Więc zobaczcie, oni muszą za to zapłacić 2,3 miliona złotych rocznie, Wojsko Polskie, a ja mam to za darmo. Dokładnie takie samo. Także i teraz zobaczcie, Rzeczpospolita ujawniła, że system łączności satelitarnej polskiego kontyngentu wojskowego działa za pośrednictwem satelity Jamal 202 do Gazpromu. Eksperci cytowani przez gazetę nie mieli wątpliwości, że rosyjskie służby Gazprom mogą w łatwy sposób zdobyć informacje o działaniach polskich żołnierzy. Więc słuchajcie, satelita jest tylko wzmacniaczem. Przekazuje to, co się tam wyśle, jakkolwiek zaszyfrowane, na dół. Więc od urządzenia na dole i urządzeń na dole zależy, jak te dane są zabezpieczone. Czy za pośrednictwem jakiego satelity to działa, absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Akurat ten Jamal 202 pewnie miał dobrą cenę i był we właściwym miejscu nad celownikiem, żeby z Afganistanu można było z niego dobrze korzystać. A należący do Gazpromu, ale wybudowany przez firmę rosyjską, ale z transponderów amerykańskich. Space Systems Loral to jest amerykańska firma z Kalifornii, która produkuje transpondery. Także świat satelitarny jest bardzo no jest wielonarodowościowy, także eksperci cytowani przez gazety. No. Potrzebna im jest edukacja. Teraz zobaczcie następny przetarg na stacji bazowej wojskowego systemu łączności satelitarnej. Kontrakt 25 milionów złotych. A my dzięki Katarowi mamy to za darmo. Tak to dziś wygląda i no jest to piękne w naszym świecie. Co dalej? Chciałbym wspomnieć jeszcze przy okazji łączności satelitarnych o innych krótkofalowcach, którzy się w Polsce tym zajmują. Na pewno Sławek SP3 OOK, który organizuje konferencję ARIS z Armandem SP3 QFE. Armand SP3 QFE, niewiele osób wie, ma także dokonania techniczne. Jedną z trzech stacji w Europie, która odbierała tą telewizję ze stacji kosmicznej. Wyjątkowo trudno ją odebrać, bo sygnał jest dosyć słaby, a antenę trzeba wykierować w punkt, dosyć duży talerz i podążać dosyć szybko za nim. Więc to technicznie trudne. Mamy Michała Zawadę z Q5 KTM, i który no, ostatnio odebrał satelitę Tianwen 1 na orbicie Marsa parę dni temu. No, możecie sobie zadać pytanie, jak to jest możliwe, żeby odebrać go. To jest jego personalny rekord, 222 miliony kilometrów, ten sygnał. Proszę, to jest jego stacja. Tak wygląda jego stacja. Jak widzicie, nie jest to nic, czego normalny człowiek nie mógłby sobie zbudować. Także no w tej chwili on czyści ze śniegu przed kolejną zabawą. Piękną ma tą stację, naprawdę polecam. Jeśli chodzi o łączności, o satelity, jest Tomasz Broll w Polsce, SP9 UOB, który, no, wiwisekcja, wyprawa pikusia dookoła świata. Polecam obejrzeć ten materiał. On buduje malutkie radiosondy. Buduje radiosondy no, w wielkości paczki papierosów, które podwieszone pod odpustowy balonik okrążają świat pędzone prądem strumieniowym. Przy czym, dlaczego wspominam przy okazji satelit? Bo to, co on buduje, niczym się nie różni od naprawdę mikrosatelity. On buduje malutkiego mikrosatelitę, tylko że jego musi pracować w trudniejszych warunkach w atmosferze, a nie w kosmosie. Także polecam obejrzeć. No i jeszcze mamy krótkofalowców, którzy
mają strasznie, wykorzystują strasznie przestarzałego satelitę i używają bardzo przestarzałego systemu komunikacji, bo telegrafii, ale są w tym najlepsi na świecie. Po prostu wygrywają każde zawody. Od iluś lat wygrywają zawody krótkofalarskie na w większości pasm mikrofalowych. Także ich stacja odbija sygnały od Księżyca i w poprzedniej prezentacji Michała była ona prezentowana. No, tutaj jest prezentuje, tak się prezentuje cała stacja, prawda? Spróbuję tylko tak. Jest to największa stacja w Polsce pracująca z odbiciem od Księżyca, z największymi mocami na odludziu dosyć konkretnym, gdzie jest czysty eter. Także tak to wygląda. Co jeszcze chciałbym wam pokazać? Mam jeszcze 5 minut. Tak mi zostało. I być może wam pokażę, jak wyglądają łączności. Jak wygląda na przykład jakaś stacja. Ja jestem na tym monitorze. Przepraszam, pogubiłem się troszkę. O. Nie. O. Prawie. Dobrze. To jest stacja Wolfganga DC2TH do komunikacji szerokopasmowej przez z tego nowego satelitę QO100. I pięknie zbudowany sprzęt. Wzmacniacz. I wyobraźcie sobie, że widzicie tą wielką ciężarówkę wojskową, która komunikuje się z satelitą, na której jest wielka antena, żeby wysłać powiedzmy 2 megabity do Afganistanu. No, ta stacja potrafi dokładnie to samo. Jest zamontowana gdzieś pod balkonem jakiegoś bloku w Niemczech i nadaje sobie telewizją, jak widać. Jest Evariste. Evariste jest, to jest moja łączność z F5OEO. F5OEO to jest jego znak. Evariste. Evariste to jest człowiek, który zrobił nam program, oprogramowanie do modułu edukacyjnego Adalem Pluto, umożliwiające w łatwy sposób amatorom nadawanie telewizją. I no, gość jest fantastyczny. Ja tu mu pokazuję moją stację. To jeszcze z wczesnych dni, kiedy wyglądała skromniej. Mój wzmacniacz. No i sobie rozmawiamy na tematy techniczne. Pokazujemy różne kody, no, tego typu rzeczy. Różni są. To jest Robert M0DTS. Robert się wyróżnia, jest nie dość, że bardzo dobrze technicznie obeznany, ma jeszcze dużą antenę. Tak wygląda antena u Roberta. Tak wygląda mój wzmacniacz w środku. To jest wzmacniacz, który kiedyś był BTS-em Vimaxa i który przez reverse engineering udało się uruchomić. Doczepiona jest płytka Arduino, którą zaprogramowałem. Udało się go uruchomić. Udało się go złożyć w taką jedną całość. Jak widzicie, wyrzucić troszkę elementów niepotrzebnych, troszkę podciągnąć mu moc. No i mogę sobie nim nadawać na satelitę. No a tak wygląda moja stacja w sensie technicznym. Natomiast no, nie chciałbym jej dziś odpisywać, bo no, jest to na dłuższą prezentację, jak to wygląda. Chromaki mi się tu włączył na tym wejściu i pewnie wszystko, co zielone, nie jest widoczne. O, tak to wygląda.
Także z mojej strony to wszystko. Jeśli są pytania, to bardzo proszę. Bardzo byłbym chętny odpowiedzieć na jakieś pytania w tej sprawie. Dobrze, Tomku, dziękujemy ci bardzo serdecznie. Pytania są od naszych widzów. Mamy pytania. Spróbuję się tu przełączyć. O, to są talerze u mnie w domu. Z tego małego odbieram, z tego dużego nadaję. Ten duży ma 2 metry średnicy. Okej, okay, Tomku. Dobrze, ja się przyłączam w tej chwili na odbiór i słucham. Dziękujemy ci bardzo w takim kładzie za ten piękny wykład. Tutaj nasi w reżyserce panowie bardzo ci dziękują za to, że mogli godzinę odpocząć. Bardzo wszystko, nie tylko widać, że nie tylko jesteś obeznany w satelitach, w satelitarnych łącznościach i w telewizji satelitarnej, ale również naziemną. Widać, że też masz ogarniętą bardzo dobrze. I pierwsze pytanie, które otrzymaliśmy. Pani pisze, czy czytałam o poszukiwaniach sond, które spadły na ziemię. Jak to wygląda? Czy jest obowiązek takie sondy oddać właścicielom? Więc część z radiosond jest, większość radiosond, zdecydowana większość radiosond jest jednorazowa i nie trzeba ich oddawać. Są one na zasadzie, są elektrośmieciem tak naprawdę i z założenia są jednorazowe i nie trzeba. To są wszystkie sondy RS-41. Generalnie po rozmiarze je poznacie. Jak jest większa niż takie malutkie pudełeczko, te pudełeczka można sobie zatrzymać. Natomiast wszystkie większe powinno się oddać. Za wyjątkiem sond z Legionowa, które są w środę, w południe wysyłane. Tam jest taka wielkie pudełko, sonda ozonowa. Ich też nie trzeba oddawać, bo Polska ich nie skupuje. Natomiast sondy niemieckie, które u nas spadają masowo i są bardzo różne, ciekawe radiosondy, mają na sobie informacje o nagrodzie lub tym, że ktoś po nich właśnie jedzie, więc zazwyczaj je trzeba oddać. Czasem jest za to nagroda, a czasem po prostu jest tylko tak, że należy ich nie ruszać. Dobrze, dziękujemy bardzo za tę odpowiedź. Tutaj mamy naprawdę dużo pytań, ale trochę nas czas goni, dlatego zadamy jeszcze jedno. Tutaj widzowie z Wieruszowa Cieszęcin mówią, że mają antenę satelitarną z PSAR 13 metrów średnicy. Czy mogą odebrać sygnał z Marsa, z Tianwen, a może też z Perseverance? Więc z antenami jest ciężka sprawa, bowiem antena oprócz tego, że ma swój rozmiar, ma jeszcze, powiedzmy, jakość wykonania swoją. I teraz duża antena na pewno pracuje doskonale na niższych pasmach częstotliwości, natomiast niekoniecznie będzie pracowała na wyższych. Ten standard częstotliwości, który jest używany przy tych satelitach, to jest 8 GHz i to jest stosunkowo dużo. Wątpię, że 13-metrowy talerz ma utrzymaną tolerancję wymiarów, szczególnie, że jest używany. Na tyle dokładną, że jego zysk będzie, powiedzmy, zgodny z jego zysk z tej anteny będzie zgodny z jego teoretycznymi założeniami. Więc najprawdopodobniej tak. No kwestia, trzeba by ten talerz pomierzyć, trzeba by go sprawdzić. Na pewno będzie idealny do nadawania telewizji na satelitę. To mogę powiedzieć z pewnością, bo tam mamy tylko 2,4 GHz i praktycznie każdy talerz da radę. Natomiast jak on będzie miał sprawność na 8,4, zapewne wystarczy. Zapewne wystarczy. Ale no, trzeba by to sprawdzić, trzeba by to sprawdzić. My jesteśmy krótkofalowcami i z założenia taki eksperyment bardzo chętnie moglibyśmy przeprowadzić. Okej, okay, rozumiem. Wygospodarowaliśmy jeszcze chwilkę czasu, więc możemy jeszcze zadać kilka pytań. Odnośnie sond, radiosondy, z jaką dokładnością można przewidzieć miejsce upadku takiej radiosondy oraz czy możliwe jest zaplanowanie sobie oglądania takiego spadku? Zdecydowanie tak. Można sobie tego zaplanować, można na miejsce przyjechać upadku radiosondy wcześniej. Software, który mamy, przewiduje miejsce upadku. Natomiast to wszystko zależy od samej radiosondy i tego, czy jest na spadochronie.
i jak silne wiatry wieją. Więc aktualnie jeszcze wiewamy wiatry zimowe, gdzie jet stream jest dosyć silny i no, te sondy pokonują około 100-200 km bez żadnego problemu. Jeśli ta sonda ma spadochron, to znalezienie się na miejscu upadku no, wymaga trochę wprawy, orientacji w terenie i prowadzeniu auta. Tak to wygląda. Natomiast w lecie, w miesiącach letnich, to jest tak, że stoi się często pod sondą. No, powiedzmy, sonda ma spaść za 15 minut, ja już jestem na miejscu i wiem, że ona spadnie 200 metrów w tą lub w drugą stronę. Także nie stanowi to żadnego problemu ani ją zobaczyć w locie, ani być wcześniej na miejscu upadku. Dobrze, dziękujemy bardzo za tę odpowiedź. To tutaj teraz mamy też dość ciekawe pytanie. Z jaką mocą jest wysyłany sygnał telewizyjny na satelitę? Więc powiedzmy sobie szczerze, możliwości techniczne są stacji są, to jest jeden z problemów głównych, dlaczego tych stacji jest tak mało. Bo stacji jest w tej chwili na tym satelicie około 200 nadających telewizję, mających tą techniczną zdolność, powiedzmy, nie nadają codziennie oczywiście, ale mających techniczną zdolność. I ta zdolność zaczyna się od 20 W mocy i talerza 1,2 metra. Przy czym ta telewizja to jest taka, powiedzmy, wtedy słychać, widać trochę. Generalnie bardzo słaba jakościowo. Przy 50 W mocy jest to już zupełnie przyzwoita transmisja i można sobie swobodnie rozmawiać bez żadnej, myślę, że z lepszą jakością niż w większości komunikatorów. No, podobno jak w Zoomach, powiedzmy. Natomiast dociągając do 100 W można już użyć transmisji Full HD, kiedy obraz jest wręcz idealny i nie ma problemu. Ja jestem pierwszym amatorem, który użył 4K. Wysłałem rozdzielczość 4K na satelitę, ale powiedzmy, no, był to eksperyment trwający 2-3 minuty, nic więcej. Wymaga wtedy naprawdę sporej mocy. Okej, rozumiem, Tomku. A czy istnieją jakieś reguły prawne dotyczące wysyłania nanosatelitów w przestrzeń kosmiczną? Więc wszystkie reguły prawne dotyczące satelitów, to wszystko zostało już dosyć dawno uregulowane. I wyobraźcie sobie, że nawet kwestie odszkodowań za działalność satelity, no bo załóżmy, firma wypuści satelitę, ten satelita po 10 latach, powiedzmy, straci nad nim kontrolę, on uderzy na orbicie geostacjonarnej w innego satelitę, zniszczy go i teraz jest pytanie, kto płaci. Więc jest traktat międzynarodowy, który takie rzeczy reguluje. Odpowiem, płaci państwo, które wypuściło tego satelitę. Jeśli oczywiście firma nie istnieje, jeśli ta firma nie jest ubezpieczona. Jest parę towarzystw ubezpieczeniowych, które to ubezpiecza. Natomiast wszystkie... Proces jest bardzo mocno sformalizowany i załatwianie tych dokumentów trwa bardzo długo. I w przypadku CubeSatów on jest maksymalnie uproszczony, ale to nie znaczy, że go nie ma. Na przykład dużym problemem jest uzyskanie pozwoleń na przydziału częstotliwości. I dlatego większość CubeSatów pracuje na pasmach amatorskich z tego względu, że my to robimy na zasadzie, my się zgadzamy jako amatorzy, pracujcie sobie na naszych pasmach. Ta firma musi tylko, która wypuszcza, czy uniwersytet, uzyskać akceptację lokalnego związku krótkofalarskiego. Na przykład w tej dziedzinie. Także te regulacje są i to jest wszystko sformalizowane do cna. Okej, w takim układzie serdecznie dziękujemy Ci za tą wspaniałą prezentację. Czekamy teraz, aż anteny będą jak grzyby po deszczu wyrastać w naszym kraju i będzie coraz więcej łączności telewizji satelitarnej, amatorskiej. Tak, ja jeszcze tak dziękuję od siebie... Dziękuję bardzo. Ja od siebie jeszcze tak dodam tylko, że odpowiedź na ostatnie pytanie szczególnie mnie interesowała, ponieważ mam szczęście pracować właśnie przy takim CubeSacie. My jako studenci Politechniki Wrocławskiej z Koła Naukowego PWR Aerospace
wraz z innymi wspaniałymi ludźmi tworzymy właśnie nanosatelitę WROSAT, także zawsze taka cenna dawka informacji przyda się w przyszłości, kiedy będziemy myśleć już proszę o wypuszczaniu. Prosić o pomoc krótkofalowców zawsze, kiedy tylko to jest możliwe. My jesteśmy entuzjastami łączności jakichkolwiek, radia, także jako studenci no, możecie się spodziewać czasem, że ktoś się uśmiechnie na wasze pomysły czy na coś, no ale to będzie krótki uśmiech, zaraz potem będzie informacja co, jak i dlaczego. Wśród krótkofalowców jest bardzo duży przekrój wiedzy z różnych dziedzin, także mi na przykład było łatwo zbudować połączenie telewizyjne, ponieważ ja jestem specjalistą od integracji systemów informatycznych, więc mi bardzo łatwo było pozbierać klocki, bo tu klocki wcale najbardziej kłopotliwe nie były te analogowe, jak wzmacniacz, tylko te cyfrowe. I z tego powodu, no, pytajcie zawsze jako studenci i proście o pomoc radioamatorów. My się bardzo cieszymy, że takie projekty są realizowane. Gratuluję ci, że uczestniczysz w czymś takim. Super. Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że wśród radioamatorów zadziwiające jest, jakim czasami sprzętem dysponują, gdzie pracują i co potrafią pomierzyć. To są radioamatorzy tylko z nazwy. W sporej większości świata, na przykład mikrofalowego, mnóstwo radioamatorów jest na naprawdę niesamowitym poziomie technicznym. Okej, dziękujemy ci Tomku jeszcze raz serdecznie. Bardzo było nam miło ciebie gościć i mamy nadzieję, że spotkamy się nie raz jeszcze. Też mam taką nadzieję, mam nadzieję kiedyś zrobić transmisję i pokaz wam z miejsca jakiegoś, kiedy w końcu wyjdziemy z domów i będziemy mogli sobie swobodnie porozmawiać, swobodnie to zademonstrować. Aktualnie pracuję w garażu jeszcze nad stacją, która będzie przewoźna stacją telewizyjną, czyli po prostu będę mógł stację zabrać ze sobą do auta i przewieźć. W tej chwili robiłem takie próby, natomiast z mniejszym talerzem, natomiast ta nowa stacja będzie umożliwiała też śledzenie Księżyca i będę miał dwumetrowy talerz praktycznie przewoźny, także dosyć ciekawe to będzie. Sądzę, że mi się uda. Jeszcze dużo pracy wymaga po prostu. Także do zobaczenia. To super, jak jest stacja przewoźna, w takim układzie zapraszamy do Wrocławia i być może, jeżeli nadal będzie trwała pandemia, przyszły Jury's Night będzie już wtedy przez satelitę stacjonarnego. Dziękujemy jeszcze raz i do widzenia. Dziękuję wam bardzo za to.